postanowiłem, że odwiedzimy Bochnię. Dlaczego Bochnię? No, po pierwsze, to niedaleko, ale co najważniejsze, jest to niezwykle zacne i stare miasto, lokowane w roku 1253, czyli wcześniej niż Kraków, bo lokacja Krakowa to rok 1257. No i w dodatku jest tutaj niezwykła atrakcja na skalę światową, ważna, wpisana na listę UNESCO. Kopalnia soli, jedna z najstarszych w Europie, starsza niż w sąsiedniej Wieliczce. W Wieliczce, która jest słynniejsza, mówię teraz o kopalni, pewnie i tak z jakąś wycieczką będziecie, stąd pomyślałem sobie, że odwiedzimy Bochnię, byście i wy mogli to zrobić. Sól zaczęto tutaj wydobywać jeszcze przed lokacją. Pierwsze źródła mówią o roku 1248. W akcie lokacyjnym mamy nazwę Bochnia, ale również mamy niemiecką nazwę Salzberg. Przetłumaczylibyśmy to jako solna góra, ale tutaj ważne wyjaśnienie, dlaczego na ludzi pracujących pod ziemią mówimy górnik, a nie dolnik. Otóż kiedyś każdą kopalnię nazywano górą. Każda kopalnia to nie kopalnia w Bochni, nawet każda kopalnia soli, bo ta jest prawdziwym arcydziełem. Co jest ładniejsze? Która kopalnia ładniejsza? Czy Bochnia, czy Wieliczka? One są po prostu różne. No i teraz właśnie tej bocheńskiej się przyjrzymy. ...212 metrów pod ziemią, poniżej poziomu gruntu. Niezależnie od pory roku, niezależnie od tego, czy na zewnątrz śnieżyca, czy też potworny upał, stała temperatura, mniej więcej 15 stopni. Dość duża wilgotność powietrza. Drodzy Państwo, bocheńskie cuda za chwilę i dla Was, nawet jeśli tu nie byliście, nie będą już aż tak wielką tajemnicą. Około 30 kilometrów podziemnych korytarzy, ale część tej trasy można pokonać, korzystając z podziemnego metra. To rodzaj kolejki, która nazywa się Kuba. Nazywa się tak na cześć ostatniego konia, który tutaj pracował, pewnie obsługiwał kierat. Zakończył swoją misję w roku 1963. Zresztą tutaj siada się trochę jak na koniu. Zaraz pojedziemy. Zjechaliśmy na dół szybem Kampi. Zresztą ta stacja, na której wsiadłem do kolejki, też się Kampi nazywa. Od czego ta nazwa? Od łacińskiego słowa campus, czyli pole. Tam, gdzie kiedyś ten szyb powstawał, było po prostu szczere pole. Pole, po łacinie campus, po włosku campo. Pamiętacie wiersz Miłosza na pewno, Campo di Fiori, czyli kwiatowe pole. Tutaj też będą kwiaty, ale inne, solne. Historię Kuby już znacie, no to teraz dawna stajnia. To pomieszczenie, poza niewielką ilością detali, wygląda tak samo jak 200 lat temu. No nowa jest na przykład drewniana podłoga, tam mamy jeszcze jakieś telewizyjne ekrany, ale to wszystko jest tak stare, jak powiedziałem. Zobaczcie na to charakterystyczne ułożenie kaszty, bo to się nazywa kaszta, drewno na tak zwany jaskółczy ogon położone, bez gwoździ. W roku 1963 wydarzyły się dwie rzeczy. Z punktu widzenia koni, one właśnie tutaj w kopalni w Bochni przestały pracować, a z punktu widzenia ludzkości przyszedłem na świat ja. Komory górnicze, zwane przez pracujących tutaj podziemnymi katedrami, a to ze względu na ich niezwykłą strzelistość katedry przypominającą. Ta akurat pochodzi z XVIII wieku i mamy tutaj wszystko, by zobrazować niegdysiejszy trud górników solnych. No bo zobaczcie, na te rysy na ścianach, tak zwane szramowania, to ślady
po uderzeniach kilofem. Te belki tam na samej górze, lekko już nadłamane, są oryginalne i pochodzą właśnie z XVIII wieku. Dlaczego się łamią? Ano dlatego, że górotwór się rusza. Tutaj mamy Karpaty, południe. Po drugiej stronie tej katedry północ. No jesteśmy na Pogórzu Karpackim i Karpaty są w nieustannym, choć bardzo delikatnym ruchu. No więc belki pewnie za lat paręnaście połamią się całkowicie. Dzisiaj mamy tu światło elektryczne, ale kiedyś świecono sobie kagankami. Widać wyraźnie ślady okopceń na ścianach. Szramowaniom można przyjrzeć się również z bliska, no ale tutaj poza tymi śladami niegdysiejszych uderzeń kilofem widzimy coś jeszcze, mianowicie dwa rodzaje soli. To sól biała, królewska, niegdyś najcenniejsza, obok sól szara. Z punktu widzenia wpływu na organizm człowieka, ta szara jest zdrowsza, bo ma w sobie mikroelementy, ale była tańsza właśnie dlatego, że była szara. Czyli od dawien dawna bardziej estetyka nas podnieca niż wartości odżywcze. To jest miejsce prawdopodobnie najczęściej lizane przez wycieczki szkolne i powiem wam, że jakbym tu był z wycieczką szkolną, to też bym jęzor wyciągnął. O. To, po czym stąpam, to również jest sól. To się nazywa spąk. No właśnie takie podłoże soli. Oczywiście sól jest nie tylko pod stopami, ale również na ścianach, również pod postacią solnych żył. Tych białych fragmentów tutaj proszę nie lizać, to jest wapń. Jeśli już, to to. Lekarze przestrzegają nas dzisiaj przed nadmiernym spożyciem soli, no ale przestrzegają nas też przed nadmiernym spożyciem cukru, no i w ogóle przed nadmiernym spożywaniem czegokolwiek. Ale myśląc o soli, musimy pamiętać, że bez niej nie ma życia. A nie było go zwłaszcza w czasach przedlodówkowych. To był konserwant, to było coś, co pozwalało na przechowywanie żywności. No więc zobaczcie, bryła solna. Bryła solna taka, jakie najpierw wydobywano, bo potem zaczęto takim bryłom nadawać kształt, który umożliwiał lepsze ich transportowanie. To jest tak zwany bałwan. Kilkaset kilo. Za taką ilość soli można było kupić niezłą wioskę. Z wielkim mozołem wykute w spągu schody, które kiedyś prowadziły na przodek i imponujące źródło soli królewskiej. Tutaj widać wyraźnie, jak takie bloki wielkie tejże soli pozyskiwano. Widać mianowicie te otwory. Te otwory wykuwano kilofami, następnie wkładano w owe otwory takie drewniane kliny, polewano to solanką, drewno pęczniało i potem taki wielki kawał soli się odrywał. Nazywano go również kłapciem, no bo wydawał taki dźwięk, jak spadał. Dopiero potem zaczęto nadawać temu kulistą formę i zaczęto zwać to bałwanem, no ale tę historię już znacie. Prawdopodobnie jedyna świątynia na świecie, przez środek której przejeżdża kolejka, a zarazem najpiękniejsza i najokazalsza kaplica w całej kopalni. To kaplica pod wezwaniem świętej Kingi. No bo jakże mogłoby być inaczej? Święta Kinga, tak naprawdę Kunegunda, była córką madziarskiego władcy Beli IV i wyszła za mąż za księcia Bolesława Wstydliwego. Jak chce legenda, wrzuciła pierścień do złóż solnych w Maramureszu, kiedyś Węgry, dzisiaj Rumunia. I ten pierścień miał zostać znaleziony w bryle soli właśnie tutaj w Bochni. Tam mamy jej relikwie, no i mamy wyobrażenie tegoż pierścienia.
Ten pierścień miał w tej bryle soli zostać znaleziony na terenie należącym do pewnego szewca. Szewc to po łacinie sutor, dlatego też ten pierwszy, najstarszy miejscowy szyb nazywa się sutoris. To legenda. A tutaj rzeczywistość. Szopka, która jest tutaj stale, zrobiona przez górników w roku 1921, ma również elementy solne. Dzisiaj ta kopalnia, to muzeum, te chodniki są pozbawione metanu, ale kiedyś był on wielkim zagrożeniem. Powodował wybuchy, powodował pożary. Jeden z takich pożarów miał miejsce w drugiej połowie XIX wieku. No i tutaj tablica, która upamiętnia owo tragiczne wydarzenie. Stracili życie górnicy, ale również CK starszy radca skarbu i CK radca górniczy. Zarówno w Bochni, jak i w Wieliczce głębokość chodników poniżej poziomu morza jest mierzona od Adriatyku, bowiem wtedy, kiedy zaczęto to mierzyć, państwowym morzem dla tych ziem był nie Bałtyk, a Adriatyk właśnie. Zeppelini nagrali kiedyś słynny utwór Stairways to Heaven. No, zważywszy na to, że te schody idą głęboko w dół, raczej wyglądają na schody nie do nieba, tylko do piekła. Ale z punktu widzenia historycznego, z punktu widzenia zwiedzania, zobaczycie na dole coś w rodzaju nieba. 308 stopni. Jedyna tego typu atrakcja w całym kraju, mianowicie rejs łodzią po Solance. Widzieliście na Śląsku, w jednej z kopalń też pływa się pod ziemią, ale to nie jest Solanka. Kiedyś łodzią pływano też w Wieliczce, tylko że tamtejsze Solanki są głębsze i doszło tam do tragicznego wypadku jeszcze w czasach austro-węgierskich, mianowicie przewróciła się łódź z żołnierzami, a Solanka jest, ma to do siebie, że nie da się w niej zanurkować. Żołnierze przykryci łodzią stracili życie, kiedy skończyło się powietrze, które łódź zagarnęła. Nie byli w stanie spod tej łodzi wypłynąć. Tutaj głębokość do 80 cm. No ale wrażenie cudowne. No, zupełnie inny świat. Raptem 40 mniej więcej kilometrów od Bochni. Tam Pogórze Karpackie, no ale tu już Karpaty. Beskid Wyspowy, tam deszcz, tutaj śnieg. Zaraz będzie zmierzchać, trzeba coś bezpiecznie w ciepłej kuchni ugotować. Zgodnie z logiką dzisiejszej bocheńskiej opowieści powinienem teraz zrobić rybę w soli, albo też papas arugadas, czyli małe ziemniaczki z Wysp Kanaryjskich gotowane w ogromnej ilości soli. Ale jest jeszcze inna logika. Ta logika to terroir, czyli właściwość miejsca z ich produktami. Jesteśmy w Małopolsce, no więc nie tylko sól tutaj ma znaczenie. Mam kilka produktów, no niezwykle emblematycznych dla mojego regionu. To jest coś, bez czego nie ma małopolskiej kuchni. Mianowicie suska sechlońska. Już wyjaśniam, o co chodzi. Zobaczcie. Ma certyfikat unijny pochodzenia. Suska, ponieważ chodzi o to, że jest to śliwka, najczęściej węgierka, ale też równe pokrewne odmiany, suszona metodą wędzenia. Dlatego suska. Dlaczego sechlońska? Dlatego, że miejscowość Sechna, Iwkowa, Laskowa, no mniej więcej tamte okolice, Beskid Wyspowy, Pogórze Karpackie. I to jest cudowny materiał na wiele dań, nie tylko kompot wigilijny z suszu. Zrobię dwa. Mam tutaj jabłka, jabłka łąckie, to jest odmiana Ligol. No i te jabłka oraz te śliwki
albo też ta suska, to baza deseru. Ale oprócz tego mam jeszcze inne rzeczy, bo będzie też danie zasadnicze. Mam mianowicie kiełbasę białą od Gugulskiego. Kto jest z Krakowa, ten wie. Cudowna, marcepanowa, czosnkowa, majerankowa, surowa, biała kiełbasa. I będzie to kiełbasa biała, pieczona, razem z cebulą i czosnkiem. Tutaj mam dość sporą ilość pokrojonej cebuli i posiekanego czosnku. I bardzo proste rzeczy. Mianowicie układa się to warstwami, czyli najpierw trochę czosnku i cebuli. Wykałaczka jest bardzo ważna, dlatego że teraz trzeba tutaj te pęta porozdzielać i trzeba kiełbasę pomakuwać. Ona ma w sobie mnóstwo dobroci, ona na początku będzie się piekła w sosie własnym. Więc teraz nakłuwamy, wcześniej przecinamy, a przy okazji za chwilę podsypujemy śliwkami. One są pozbawione pestek. Te śliwki kupiłem z pestkami, są też bez pestek, ale akurat takich nie było, więc moja dobra żona pieczołowicie wszystkie pestki wydłubała i tak to musi się w środku znaleźć. Pęta kiełbasy, łóżeczko, jak to się modnie mówi, z cebuli i czosnku oraz śliwki. Ważne jest, by tych śliwek, jeśli robicie dania oba naraz, nie maćgać teraz łapami, bo łapy są z kiełbasy, a część z tych śliwek będzie służyła do robienia deseru. No po prostu, prościutko rzucamy. Jedyne przyprawy, poza solą i pieprzem, które tutaj się znajdą, to liście laurowe i ziele angielskie. Kolejność ich dodania nie ma znaczenia. To puści sos, to wszystko tutaj. Ładny ton. To wszystko tutaj stworzy jedność. Po kolei. Cały czas to samo. Kończymy warstwą cebuli z czosnkiem. Sól i pieprz oczywiście są nieodzownymi przyprawami, chociaż soli nie za dużo. Pamiętajcie, ta kiełbasa akurat jest naprawdę doskonale doprawiona. I to w zasadzie jest wszystko. Półtorej godziny w piecu rozgrzanym do 180 stopni, chociaż jeszcze jeden składnik będzie się musiał znaleźć w środku, ale to mniej więcej w połowie czasu pieczenia. Teraz to przykrywamy i wkładamy do pieca. Mam tutaj jeszcze jedno pięterko, bo druga rzecz, czyli rzeczone jabłka, też będą się piekły w piekarniku, chociaż oczywiście znacznie krócej. Dobra, wracając do jabłek. Można już je przygotować. Wcześniej ugotowałem kaszę jaglaną. Pamiętajcie, kasza jaglana, żeby była dobra, trzeba na sicie przelać ją zimną wodą, następnie na tym samym sicie przelać ją wrzątkiem, wówczas wypłukuje się z kaszy goryczkę. Następnie zalałem ją niewielką ilością wody, tak żeby było mniej więcej tyle, o tyle ponad kaszę. Trochę ją osoliłem i wsadziłem, zagotowałem i wsadziłem do pieca. No i ona już jest. I teraz robię farsz do jabłek. Tyle kaszy wystarczy. I już wiecie, że naszą bohaterką jest suska sechlońska. Nie trzymałem tu czosnku ani kiełbasy. Nie, na tej desce nie. Więc teraz trzeba przesiekać nie tym nożem. On jest kiełbasiany. Trzeba przesiekać te śliwki. Suska przesiekana. Teraz w mojej głowie odbywa się intensywny proces myślowy. Otóż będę musiał te jabłka wydrążyć i na pewno tej kaszy jest za dużo. Zatem wezmę sobie jeszcze jedną miskę.
i na razie dodam jej no, mniej więcej połowę. Ona ma grudy, ale za chwilę te grudy znikną. I jakie składniki poza śliwkami? Dużo śliwek, ale są jeszcze ważne dwa miejscowe składniki. Otóż orzechy, orzechy włoskie. Jeśli macie orzechy włoskie po prostu bez łupinki w całości, to trzeba je drobno posiekać i można je uprażyć na patelni. Ja wziąłem orzechy tarte albo też mielone. One się nazywają handlowo tarte i one się w środku znajdą. I teraz coś, co dopełni całość. To jest mianowicie miód. Jaki miód? Albo spadziowy, albo jeśli macie taki jak ja, to po prostu miód malinowy. Co to oznacza? No to jest miód, który pszczoły zrobiły z kwiatów malin. On cudownie malinami pachnie i doda dodatkowego charakteru temu. Mniej więcej 3 łyżki i teraz to trzeba wyrobić. Chodzi o to, żeby powstała masa, którą całość można nadziać. Całość, czyli jabłka. Z każdego, rzecz jasna, umytego jabłka trzeba ze sporym zapasem odciąć wierzch. Ten wierzch zostawić i teraz trzeba tutaj małym nożykiem to naciąć i potem łyżeczką wszystko wydrążyć. Właśnie w ten sposób. Wszystko skrapiam sokiem z cytryny po to, żeby jabłko nie ściemniało i trzeba przyporządkowywać wierzch do jabłka. Tak sobie tutaj to porządnie stoi. Ten wierzch z tym, ten z tym, a tutaj za chwilę będziemy wiedzieli, gdzie to leży. A za chwilę będę nadziewał. Bardzo prosta sprawa. Drążymy. Drążymy do spodu. Wszakże nie robiąc dziur. Trzeba ten sok rozprowadzić. No wiecie, pod wpływem światła jabłko ciemnieje. No i co? Dobra, to za chwilę zrobię. Teraz wam pokażę, jak to powinno wyglądać finalnie. Nakładamy do środka farsz. Ugniatamy go łyżeczką, żeby jak najwięcej go można było tutaj zmieścić. Przykrywamy i wkładamy do żaroodpornego naczynia. Takiego, które będzie mogło się znaleźć w piecu. To będzie w tym samym piecu, gdzie jest kiełbasa. Ale kiełbasa jest szczelnie przykryta. Żadnych zapachów w środku, w piekarniku nie ma. I to potrzebuje znacznie mniej czasu. Pół godziny i będzie gotowe. Składnik, którego teraz użyję, akurat nie jest regionalny, no bo to jest wino z Apulii, zwanej też Pulią. Mianowicie Primitivo di Manduria. To nie jest wino, które lubię sobie tak bezkarnie popijać kieliszeczkami, kieliszeczek po kieliszeczku. Ono jest taniczne, ono jest mocne, ono jest ekstraktywne. Wolę Zweigelta, Blaufränkisza, ale akurat w tym wypadku ono ma być jakby wypełniaczem tego sosu i takie wino będzie lepsze niż czerwone wino z Małopolski, delikatne. No bo tutaj nie chodzi o picie, tutaj chodzi o sos. Zobaczcie, to się wszystko już zaczyna tutaj ładnie rumienić. Kiełbasa łapie kolor, ale brakuje spoiwa. I to właśnie będzie cudownym spoiwem. Czyli piętro, no w zasadzie parter, piętro pierwsze według innej nomenklatury mamy załatwione. Trzeba szczelnie przykryć, tak, żeby aromaty i miazmaty kiełbasiano-czosnkowo-cebulowe nie były w piekarniku obecne, a tylko pod pokrywką, no bo teraz jabłka.
pół godziny, myślę, to też będzie potrzebne, bo trzeba to wysunąć. Tak, myślę, że pół godziny będziemy zerkać, będziemy baczyć, będziemy obserwować. Niezwykle proste, lokalne składniki. To jest właśnie przepis na osiągnięcie kulinarnego sukcesu. Mamy tutaj Małopolskę na talerzu. No bardzo prosta rzecz. Suska sechlońska, biała kiełbasa, jabłka porządne, kasza jaglana i jeszcze parę dodatków. Nic więcej. I teraz deser będę jadł za chwilę, ale teraz to. No tak, to ma też konotacje polsko-włoskie, bo pamiętacie, jest tutaj Primitivo di Manduria. Suski, śliwki się nie rozpadły. A Jezu, jak to pięknie wygląda. Szepce. Ale szept w tym wypadku jest niemal krzykiem. To trikowe, misiaczku? Nie, to jest real.